Wszyscy jesteśmy jak my trzy. Super gość! Z nami w studiu jest najbardziej zwariowany chłopak w internecie, czyli zwariowany Marcin! Marcin, jestem bardzo ciekawa, jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się od kart piłkarskich, gdzie zbierałem różne karty, nawet Polaków i tych, którzy grali w Lidze Mistrzów i nagrywałem to jakby. Wyświetlenia nie były dobre, to co powtarzałem wielokrotnie, ale jakoś to się ciągnęło i nagrywałem dalej, aż w końcu kanał jakby usunąłem, znaczy kanał jest, ale po prostu nie ma już filmów. Zablokowany. Tak, dokładnie. I założyłem nowy kanał, gdzie nagrywałem takie filmiki związane ze szkołą, z początkiem szkoły, czyli przybory, zeszyty i tak dalej, i tak to się zaczęło. A dlaczego zwariowany Marcin? Jesteś faktycznie tak zwariowany? Nie. Czyli to taka zmyłka. Tak, to taka zmyłka. To się wzięło stąd, że siedziałem na kanapie w wakacje z kotem moim białym, którego pozdrawiam. Pozdrawiamy kotka! I w szkole po prostu rozrabiałem, śmiałem się i wyszła po prostu zwariowana Marcin. Ale mówiłeś o tym, że musiałeś usunąć kanał, założyć nowy, czyli to nie jest takie proste, czyli to nie jest tak, że wrzucam filmik i raptem staję się gwiazdą internetu. A powiedz mi, czy jak zakładałeś kanał, to było coś, czego najbardziej się bałeś? Nie było takiej rzeczy, naprawdę. Nie? Nie. Czyli faktycznie jesteś zwariowanym Marcinem. Czego się nie boisz? To już możliwe. Jest. To może masz jakąś radę dla osób, które właśnie chcą założyć kanał? Przede wszystkim nie poddawajcie się, to jest główna podstawa jakby w tworzeniu kanału i dążcie do celu, to jest najważniejsze. A czy ty masz jakieś marzenie, które chciałbyś spełnić? Takie główne marzenie, największe? Znaczy spełniłem jedno z nich, 100 tysięcy, a teraz chcę do miliona pójść. Milion subskrypcji. Dokładnie. Czyli cały czas podnosisz poprzeczkę. Kto z was chciałby założyć kanał w internecie? O, ile chętnych. No proszę, to w takim razie Marcin, jak zacząć? Od czego zacząć? Krok po kroku. Przede wszystkim, jeżeli nie macie 13 lat, to spytajcie opiekuna, czy wam pozwala na nagrywanie filmów. Jeżeli wam pozwoli, to drugą sprawą jest to, żeby znaleźć swój temat, o czym będziecie gadać, jak będziecie grać na przykład, czy takie rzeczy, czy po prostu tematyka swojego kanału. Trzecia sprawa, przygotowanie do nagrywania i nawet rodzic wam może pomóc, bo na przykład bierzecie kamerę, aparat, telefon, nie wiem co to macie i dajecie oświetlenie jakieś, nawet może przy oknie nagrywacie, tak, ja tak często kiedyś robiłem i nagrywacie. A jak filmik nie wychodzi, co robić? Nie poddawać się, dążyć do celu i nagrywać dalej. Jak mam pierwszy nie wyjdzie, drugi nie wyjdzie, trzeci nie wyjdzie, to dążcie do celu. To skoro jesteś taki zwariowany, to mamy dla ciebie zwariowany challenge, ale na początku musimy zawiązać ci oczy. Okej, to ja zawiążę. Uwaga. Ile widzisz palców? Gdzie są palce? Nie wiem, gdzie są palce. No dobra, wierzymy ci. I teraz będziemy podawać ci coś, co można zjeść. Proszę, łyżeczka. Będziesz próbować i odgadniesz, co to. O, tak, łyżeczka. I miska. Dobrze celuję? I? O, jest dobrze? Masło orzechowe. Tak. Dobrze! Brawo. Zdobywasz jeden punkt. Runda druga. Proszę, tutaj miska, łyżeczka. Dołożyłam? Tak. Nie donoszę? Jest. O! Wiórki kokosowe? Tak! Ekstra! 2 punkty na 4, jesteśmy w połowie. I runda. Runda trzecia! To musisz chwycić palcami. Tak. Co to jest? O, niektórzy to uwielbiają, a niektórzy tego nie lubią. Nie. Dlaczego? A co to jest? Jedna. Tak! Nie lubisz? A, czyli jednak. Ale już wiedział. Ale brawo. Brawo! I uwaga teraz wszyscy. Runda czwarta! O, tego ci współczuję. Proszę. I łyżeczka. No ale to też niektórzy to lubią, a niektórzy nie. To jest musztard, to zgaduję. Ale wiadomo, musisz spróbować, proszę. Musztard, brawo. Jesteś niezwyciężony. Możemy cię już ściągnąć. Gratulacje. Wielkie brawa jeszcze raz. Dziękujemy ci, Marcin, że przybyłeś tutaj do nas i za wspaniałą rozmowę i życzymy ci wszystkiego, co najlepsze i spełnienia swoich największych marzeń. Dziękuję.